serdecznie w 59 części Filarów Wieczności. No i tutaj sobie z tym gościem chyba powalczymy. Zobaczymy jak to pójdzie nam. Przyszła pora, byś oddał bratowi co mu należne. Reszty mówi gniewnie, jeśli tak, to mogę stąpić ze swojego wielkiego panteonu i świadczyć mi to osobiście. Właśnie po to przychodzę. Od kiedy to bogowie przysyłają śmiertelników, by upomnieć się o swoje? Nie wyglądasz mi na bladolicę zbrojną. To jest problem z bóstwami. Wtrącają się w sprawy świata, w którym nawet nie mieszkają. Mam nadzieję, że obiecali ci jakiś lepszy następny żywot. I co? Przenieśli mi ją. Jednak, gdzie to ona jest? Tu. No musi wrócić. Nie wiem, czy dam radę wrócić nią. No to będzie ciężko, żeby ona wróciła. Ale dobra. Mam nadzieję, że dojdzie zanim zginie. Zobaczymy. No idzie jak na razie. Cały czas idzie, podąża. Może dojdzie. Jest, doszła. Chociaż tutaj ją kilku gości goni, więc się bierzemy za... Dobra, dawaj. Strażnika załatwimy. Dobra, i teraz bierzemy się za to. To musimy teraz... Musi się... Kurczę, niedobrze, niedobrze. Z tą Sagani jest. Muszę nią uciekać gdzieś tu. Nie no, złapali ją zbyt mocno. O nie, upadła. Ale dobra, ale pewnie przeżyję, tylko tyle, że muszę... Coś tutaj mam. Musimy załatwić tych tutaj bliżej, bo... dobra, nie ma na co czekać, tylko trzeba tutaj po prostu macki. Kurka, nie bardzo się da. Zaraz zobaczymy, czy może tak. Dobra, ładować tutaj, bo to nie ma co. Strażnik. Kurczę, wilkołaki jakieś jeszcze. Trzęsienia ziemi. Dobra, następny padł. Dobra, ładować. Jak wszyscy są w kupie, to damy radę. Dobra, zastrzelony. Okej. Na razie nikt tutaj nie idzie, nikt. Okej, Sagani wstała. O, pozbierajmy. Ojejku, ile tu jest rzeczy. Celność plus 8, obrażenia. Dobra, na razie może weźmiemy jedną rzecz. Zobaczmy, co tu jeszcze jest.
Pierwotna skała. Ciekawe. Dobra, teraz zbierzmy stąd. Mamy jakieś tutaj bronie. Dobrze. Może bym tutaj towarzystwo przespał trochę, bo widzę, że brakuje im pewnych rzeczy, więc się prześpimy. Ci goście, kim oni byli? Nie wiem. Pierwotni. Nośniki dusz, dzicy. Trudno powiedzieć, kim byli, bo sobie nie sprawdziłem. Dzicy. Ruch, mnożnik leczenia, redukcja obrażeń. Może damy tutaj redukcję obrażeń. O, drugi poziom. Może to się akurat tutaj dobrze... Dobra, odpoczywamy. Dobra, zapiszę. Także nie będą składać krwawych ofiar więcej. Tu już można, i tak mamy z nimi walkę, to już można to wszystko zabierać. Idźmy dalej. Aha, dobra, tu mamy jeszcze coś w tym. Też weźmiemy. Teraz tak, jak tutaj iść? No tak, byliśmy wszędzie. No, trzeba będzie tutaj wszystkich ich pozałatwiać chyba. Dobra, pozabierajmy to. Im się już to nie przyda. Aha, tędy jeszcze można, tak? Albo tu, albo tu. Wszystko jedno, może tędy pójdziemy. Okej, okay, i już mamy towarzystwo do pucowania. O, malcy słabiutcy byli. Jakieś tam modły odstawiają. Słychać. Dobra, przyspieszmy temat. Odstawiają jakieś modły. Dobra, mamy teraz... Dobra, padło. Kim oni są? Pieśniarz. Nie ma ani dzicy, ani nic, po prostu. Zgubę ziemi. No, tu się przeteleportowało. Dobra, już nie ma. Teraz bierzemy się za pieśniarza. Dobra. O kurczę, jak ładują jakimiś skałami. Strzelać w niego. O, wiedziałem, że coś się tu wydarzy. Dobra, bierzemy się za niego. Co to jest? Poważny obraz, strażnik. Dobra, tyle było z niego. Dobra, trochę będzie podleczymy się. Oj, ile rzeczy. Ile rzeczy. Idźmy dalej. Co to jest? Zwój księżycowej studni. Wszystkie obrony też dobre. No właśnie, też nie używam tych zwojów. Kurka wodna. Dziwić się, że czasami źle się to dla mnie kończy. Ile to jest? Jaka wiedza? 8. O, to tylko ci mogą to zrobić. Dobra, na razie idziemy dalej.
może zapiszę. A podejrzewam, że w niektórych miejscach będą te nieco trudniejsze walki. Już mamy kolejnego. Długo nie pogra. Klan za klanem. Co tu jest? Jakieś strażniczka Wrdha, tak? Wrdha zwraca głowę w kierunku, a wydaje ci się, że swoimi zasnutymi głączami patrzy na wskroś przez ciebie. Słyszałam krzyki pozostałych i czułam unoszący się w powietrzu zapach krwi. Co za ponura ironia, że też Etik Nol przestali istnieć po 1000 lat składania ofiar. Wiekowa krasnoludzka kobieta robi głęboki wdech. To twoje dzieło. Przyszłaś, żeby wykończyć tę starą, ślepą kobietę? A może masz do mnie inną sprawę? Okej. Okay. A, można coś u niej sprzedać. No to sprzedajmy. A co? Po co ten złom, nie? Oczywiście, że jej krzywdy robić nie będziemy. Mam jakaś micha zupy. Nie wiem, jakie teraz będą konsekwencje tego wszystkiego, ale pewnie okaże się. Dobra. Mamy kolejnego. To ten tak rzuca tymi kamieniami. O kurczę. Co jeszcze coś jest, bo... A, tutaj się ukrył. Jeszcze zdążył jakimś kamieniem rzucić. To jest wyjście z sytuacji. Ale widzę, że muzyka nerwowa jest nadal. O! Zostały ukończone. Oj, proszę. No to świetnie. Berło. Przejdziemy to do końca, oczywiście. Wszystkie pomieszczenia jeszcze z powrotem zbadamy. Co, gdzieś coś, coś? A, tu jest jakiś. No, to była szybka riposta. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, tu są skrzynie. Zbieramy wszystko. Tak, tutaj już chyba z tego żeśmy wzięli, nie. Okej. Następny. O, już tam tutaj. Jaki tam tak twardy coś. Dobra, dobra, dawaj tutaj. Yeah!
Następny koleś. Jeszcze tu jakiś strażnik się ukrył. Prądy go dopadły. Co, nie możesz wyjść? Dobra. Reputacja mi leci na łeb, na szyję. No ale tutaj i tak już, no niestety. Oczywiście reputacja u tych... u tej, powiedzmy, rasy, tak? No niestety. Jeszcze chyba tutaj tylko zostało. Tak, mamy zgubę. Leave it to me. No i chyba to by byli wszyscy. Tak mi się wydaje. Dobra. Idziemy stąd. Trudno powiedzieć, jakie będą tego wszystkiego konsekwencje. Okaże się. Okej, wyszliśmy, nikt mnie inni nie atakuje. Tam już nie ma po co wchodzić. Tam już nie ma nikogo. Jest tylko sprzedawczyni. Dobrze, co mamy tutaj dalej? Czy chyba tutaj byliśmy wszędzie. Tutaj też żeśmy tych wszystkich wytukli. Staropieśń. Gawenda, byliśmy w Gawendzie. Co tutaj jeszcze mamy do zrobienia? Może członek plemienia, wojownik, wojowniczka. Dobra. Tak, to jest z tymi można porozmawiać chyba coś? Nie. Stąd też nie. Dobra, idźmy teraz na drugą stronę. Did you hear that? About our awakenings being permanent? Owaty. Owaty. Zobaczmy, czy tutaj. Tutaj nie ma nic. Tam wyrwane. Choć oczy znajdującego przed tobą mężczyzny są zamknięte i stoi on nieruchomo. Pozdrawiam. Aha, to jest tutaj już. To by czytałem. Dobra. Owat, owatka. Dobra, nie ma z czego tu szukać. Zobaczmy na zadania. Gwiezdna Rada. Zdobądź przychylność bożków. Krasnoluda i elfki. Sąd pokutników. Co to jest? Aha, to jest to. Materia Durgana. Krzepa. Aha, to jest Marchia. Ojej, ile zadań. Tutaj nie mam. Tutaj mam misję, tak? Gdzie tu? Południowe mrozy. Czy nie tej wizji? Dobra.
Tak czy siak będą się nam tutaj pojawiać różne inne zadania, więc przejdę do teraz Staropieśni, tak? Do Staropieśni. Zobaczmy na mapie, czy jesteśmy tu, byliśmy w Gawędzie, teraz do Staropieśni. Jeszcze mamy Wyspę Pochówków, Północna Górza, Świątynia Hylei. Proszę, odblokowały się jeszcze dwa kolejne miejsca. Więc dobrze, jak to idziemy? Dobrze, idziemy tędy. Idziemy do Staropieśni teraz. Tak, Staropieś, tu jest jeszcze zablokowane. Idziemy. Okej, co tu mamy? Oj, jak zwykle tutaj kilka różnych miejsc. Kapliczka Hylei. Dobra, przejście Staropieśni. Tutaj mamy, aha, wejście do Gawędy. Paszcza Galawajna. Południowe Mrozy, Gawęda i tu jest jeszcze Wyspa Pochówków. Dobra, czyli stąd jeszcze mamy możliwość pójścia do Wyspy Pochówków, ale może najpierw sobie zobaczmy. A, najpierw zioło, może weźmiemy. Wejdźmy tu. Mamy znowu nie możemy tu wiecznie tkwić, ktoś w końcu będzie musiał wybrać się do gniazda. No, pogadajmy. Dwa leśne elfy, kobieta i mężczyzna, mają na sobie kolorowe szaty z identycznym haftem przedstawiającym uskrzydlone jajo. Poza strojem różni ich wszystko, co tylko możliwe. Elfka krzyżuje ręce i bez przerwy gniewnie spogląda na zawalone ściany. Elf z kolei ma mrocze pod nosem modlitwy, a jego zacieniona twarz jest spokojna jak bezchmurne niebo. Kobieta mówi z wyrzutem. Jak my niby wielbić podniebną matkę z pomiędzy tych krzaków, he? To jest hańba. Uspokój się, powinniśmy być wdzięczni, że ochroniła nas przed skrzydlatą grozą. Poza tym, odwraca się do ciebie, to niesłychane, że nawet w takim miejscu mamy gościa. Właśnie to Hylea zesłała na mnie wizję, nakazała mi porozmawiać z wami na temat zagrożenia, które zaległo się w jej świątyni. Czym jest skrzydlata groza? Czy to świątynia Hylei? Chciałbym dowiedzieć czegoś więcej na temat Hylei. Dobra, może od drugiego. Smokiem, który zagnieździł się w nomen omen gnieździe świątyni Hylei i zabił wielu jej wyznawców. Spogląda na Owlen, krzywiąc usta. Smokiem, którego Owlen chciała zabić od momentu, w którym się pojawił. Podnosi ręce ku niebu i kręci głową. Ale nie, ty zleciłeś ostrożność. Teraz rozeszły się wieści, że smok pożar kilku wiernych i każdy chętny, by go zabić, życzy sobie anamfackiego skarbca za tę robotę. Elf wzdycha. Mówiłem ci, że większa grupa nie miałaby szans. W czasie, gdy połowa weszłaby na szczyt, pozostali tkwiliby wciąż na przełęczy, spłonęliby żywcem. Mężczyzna składa dłonie. Wbrew temu, co sugeruje Onwen, chętnie poślę kogoś, by zabił smoka. Jednak sugerują mniejszą drużynę i kogoś, kto zechce poprosić Hyleę o błogosławieństwo. Przyglądać się z zaciekawieniem. Chciałabym zapytać o coś jeszcze. Pytaj zatem. Czy to świątynia Hylei? Przewraca błękitnymi oczami i szturcha bokciem towarzysza. Słyszałeś tę wesołkę? Mężczyzna uspokaja ją gestem. Spokojnie, Onwen. Jestem pewien, że nic nie miała na myśli. Odwraca się do ciebie. Wybacz moje towarzystwo. Jest ostatnio raczej podminowana. Nie zwraca uwagi na znaczące spojrzenie Onwen. Nie jest to, jak zapewne widzisz, właściwa świątynia. To zaledwie kapliczka, którą postawiliśmy po tej całej sprawie ze smokiem. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej na temat Hylei. Twarz Kasfata się rozjaśnia. Cóż, to bogini pieśni, sztuki, nieba i macierzyństwa. Jest delikatna i błyskotliwa. Przemawia do swych wiernych w snach, natchnieniu i pieśni ptaków. Ponoć nosi szatę zdobioną piórami ptaków każdego gatunku, który znany jest istotą rozumnym, cywilizowanym i dzikiem. Sama także pojawia się pod postacią ptasich chmar.
Tak, i w krzykach podczas porodu, który, zapewniam cię, nie jest taką wspaniałą sprawą. Kasfat powoli kiwa głową. To prawda, dlatego właśnie akuszerki uchodzą powszechnie za kapłanki Helei, podobnie jak wielu artystów i poetów. W każdym razie jej wyznawcy czują się na bliżej niej tam, gdzie docierają do nich światło, pieśń i widok błogosławionego nieba. Właściwie to Helea zesłał na mnie wizję dana. Wizja od samej bogini? Kasfat spogląda na ciebie z nietajonym zdziwieniem. Cóż za rzadkie i szczęśliwe błogosławieństwo. Onwen wpatruje się w ciebie uważnie, ale dowiedziałeś się z tej wizji, że owym zagrożeniem jest smok, tak? Cofa się i długo ci się przygląda. Prawdę mówiąc, sądziłam, że podniemna matka zwoła cały oddział wojowników na tego potwora. Obawiam się, że napaść w tak znikomej liczbie to jak atak wróbli na orła. Jeśli sama Helea przydzieliła ci to zadanie, to nie mamy prawa kwestionować jej decyzji. Jednak Onwen ma rację. Musisz przygotować się na walkę z potężnym, przebiegłym przeciwnikiem. Gniazdo i smok znajdują się na szczycie góry, piętrzące się nad północną guszą. Wskazuje na ścieżkę biegnącą w północnym kierunku. Ten szlak zaprowadzi cię do puszczy. Gdy się tam znajdziesz, wypatruj schodów wyciosanych w klifie. Niech podziemna matka ma cię w swej opiece. Żegnaj. O i mamy kolejne zadanie. Gniazdo ponad chmurami. Mocne żelazne kraty blokują przejście, ani dgną. Nie widać też żadnego mechanizmu, przy pomocy którego można je podnieść z zewnątrz. A może są ukryte w ścianie? Kto wie? Któż to wie? Dobra, idźmy dalej. Będziemy szli teraz właśnie. Kamień nosi starożytne ślady kucia, teraz pokryte warstwą mchu. Wojownik, wojowniczka. Nic nie mają mądrego do powiedzenia na razie. A może w ogóle nie będą mieć. Obrońca, no tak, tutaj są te schody. Gusza i tu jest, czyli tu będzie walka ze smokiem, tak? Ale na razie zbadajmy te tereny, tutaj wszystkie. O mąż! To było dziwne. Dobra, jakieś grzyby w dzbanuszkach. Zimna nicość rygała bezmyślna besta, łatwa do okiełznania ogniem. Nad zamarzniętym jeziorem panuje chłód wysysający wszelkie ciepło z powietrza. O, tu jest jakaś wejście. No dobra, wejdźmy, zobaczmy co tu jest. W objęciach białej otchłani zaktualizowano dziennik, czyli żeśmy w coś wdepnęli. Ta dodana do listy zadań warowni. Przygoda wygasa za 3 dni. Kogoś tam wyślemy? Przypiszemy. Kogo przypiszemy? A ja może. Niech będzie. Dobra, wolę iść ostrożnie, bo tu może być... O! Wezgel. Blada elfka przygląda ci się badawczym spojrzeniem. Nerwowo przebiera palcami. Wytaj w południowych mrozach. Większa część świątyni jest obecnie zamknięta z uwagi na święte ceremonie odprawiane ku czci Rymrganda. Uśmiecha się sztucznie i wskazuje dłonią wejście po wschodniej stronie. Kaplica jest pod twojej prawicy. Możesz złożyć tam ofiarę Rymgrandowi, ale reszta świątyni jest dla ciebie zamknięta. Szukam mroźnego wołu, powiedz mi o Rymgradzie, czego zamknięta, co tu robisz? Mój klan przybył tu z wędrującej bieli, aby złożyć w południowych mrozach hołd Rymgrandowi.
Dowiedzieliśmy się, że to miejsce jest od wielu lat opuszczone i doszliśmy do wniosku, że naszym obowiązkiem jest zająć się jedną z najstarszych świątyń poświęconych naszemu Bogu. Prostuję plecy. To była długa podróż, ale Rembrandt wymaga od nas wytrwałości. Nie mam wątpliwości, że nas za nią nagrodzi. Sagani układał usta w ponury uśmiech. Mam nadzieję. Jego wzrok przeskakuje między dwojgiem drzwi po obu stronach pomieszczenia. Jeśli to wszystko, dlaczego większa część świątyni jest zamknięta? Jak już mówiłam, niestety w trakcie świętych ceremoniałów. Jesteśmy w trakcie świętych ceremoniałów. Kobieta starannie wymawia słowa. Są dość skomplikowane, nie pozwalamy, by obcy byli ich świadkami. Zerka przez ramię na inne elfy. Pozostali członkowie mojego klanu są raczej wrażliwi na ich punkcie. I właśnie dlatego po wizycie w kaplicy powinna stąd wyjść. Szkoda, miałem nadzieję dowiedzieć się czegoś o tych praktykach. Im bardziej skomplikowane, tym lepiej moim zdaniem. Opowiedz mi o Rembrandcie, czy jak mu tam... Jest bogiem zimna, entropii i rozpadu. Wielu postrzega go jako boga surowego, ale niewielu dostrzega, że na swój sposób daje on takie także życie. Wszystko zmierza do łaskawego końca w jego cieniu tylko po to, by zasilić proces tworzenia w innym miejscu. Marszczy brwi, przygryzając wargę. Jest on jednak milczącym bogiem i jego działania owiane są tajemnicą. Być jego wyznawcą to zaakceptować nieuchronność, której nie sposób wyjaśnić. Szukam różnego wyłomu. Na jej blade policzki wypływa widoczny rumieniec. Jak mówiłam, otwarta jest wyłącznie kaplica we wschodnim skrzydle. Reszta świątyni w tej chwili jest zamknięta dla odwiedzających. Sugeruję, aby się tam pomodliła i odeszła. Ona się rumieni widząca. Może sądziła, że chodziło ci o mroźny wyłom między jej nogami. No pięknie. Oj, po prostu cały niezłomny. Cały niezłomny. Blady pogromca, blada elfka paladynka. Okej, okay, tutaj jest, zobaczmy co tam jest, ale nic nie zbieramy. Okej, okay, to chyba tu, wschód, to chyba z tej strony mam. Myślę, że... Dobra, zapiszę w razie czego, jakbym w las i nagle by mnie zaatakowali. To lepiej mieć zapisany stan gry. No na razie nic się tutaj złego nie dzieje. A, może byśmy włączyli sobie troszeczkę... Właśnie przeszukiwanie. O, dobra, co to jest? Woda w studni zamarzła i uwięziła małe ryby z jeziora pod świątynią. No nie chciałbym w takim miejscu. Nie chciałbym w takim miejscu mieszkać, bo ciągle zimno. Rozproszone światło migocze na lodowym lustrze z posągiem. Tutaj co jest? Czyś to sprawdzałem? Aha. Zwój leczenia. Okej. Okay. A, nawet tutaj trzeba przyznać, że wcale nie jest to takie małe wszystko. To jest zamknięte, ale można tam będzie wejść. Wszystkie rysy i zmarszczki wysmaganej wiatrem twarzy wojownika wykuto w lodzie. Świetnie, jakieś tutaj normalnie dziwne rzeczy są. Dobra. O, jakiś klucz tu mamy. Błękitny, kryształowy klucz. Pewnie jest do tych drzwi, ale my sobie i tak je otworzymy. Tak, da się tutaj wejść? Da się. Nikt nas jeszcze nie atakuje. Okej. Okay. Wejdźmy, ostrożnie. A, bronić wyłom. No niestety. Nie chciałem z tym walczyć, więc już wiem, że muszę wczytać grę. Wolę tutaj wejść w sposób pokojowy, ale doświadczenie można sobie ponabijać. Na otwieraniu oczywiście zamkniętych drzwi. Dobra, tutaj weźmy przyspieszenie. O, nawet dosyć spora ta mapa, widzę. Dobra, tutaj już byłem, to tylko tak, żeby... pozaliczać miejsca. Ale tu nie byłem chyba. Dobra. Co tutaj? Ani kroku dalej. Blada elfka, paladynka, zawróć i nie przechodź przez żadne drzwi. Sale za nami należą do Rembrandta i jego wyznawców.
Okej. Okay. Nie będziemy przechodzić przez żadne drzwi, ale możemy je otwierać, co? Dobra. Te też możemy... A nie, tam już można wejść. Więc jak przez żadne, to przez żadne. Okej, okay, nie ma sprawy. Będę grzeczny, tylko sobie troszeczkę ponabijam punktów doświadczenia. Takie trochę marne te punkty doświadczenia, ale zawsze. Tak, stoi wędrowniczka, czyli znowu mamy. Przekraczanie progu jakichkolwiek drzwi jest zabronione. Nie rób nic wbrew naszej woli, ok? Ok. Ale mogę na przykład je otworzyć. Ok, dziękuję. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No jak nie, to nie. Nie zamierzam tutaj wstrzynać bujek. Aczkolwiek podejrzewam, że dalibyśmy sobie radę, no ale... Stojące księgi błyszczą od grubej warstwy szronu. Tutaj mamy jeszcze coś. A to będzie jako kradzież. To też nie zamierzam. Otwieramy. No i co? Wchodzić nie możemy, tak? Tyle na razie możemy zrobić. W tym miejscu. Może będzie potem możliwość, że się tutaj dostaniemy. Na razie nie będę kusił losu, bo zaraz będzie bijatyka. A nie chciałbym ich załatwić. Nie będę wszczynał bujek na razie, jeśli nie jest to konieczne. Nad zamarzniętym jeziorem panuje chłód wysysający wszelkie ciepło z powietrza. Owczyni, są jacyś ludzie. Przejdźmy teraz tutaj. Mhm, tu jest jakiś statek, aha. Dorol tego. Wychodzony mężczyzna w ochmanach czeka na barce, opierając się o wiosło. Na jego ogorzałej twarzy pojawia się uśmiech. Od dawien dawna żadna obca nie przeprawiała się na wyspę pochówków. Co to jest wyspa pochówków? To święte miejsce, bo leży na wielkich dziełach budowniczych. Tam nasi przodkowie złożyli na wieczny odpoczynek ciała wszystkich naszych anamfatów. Niewielu się tam zapuszcza, moja przyjaciółko. To nie miejsce na spacery dla żywych. Czy to niebezpieczne? Dorwach potakuje uroczyście. Ci, których przywożę na wyspę, wracają tą samą drogą, ale nie wracają wcale. Tylko zmarli zamieszkują te ziemię. Pozostały tu duchy, czy raczej cienie budowniczych. To one opiekują się naszymi anamfatami, są przywiązane do wyspy i zaciekle jej bronią. Dobra. Sąd pokutników. Na razie tam nie będę szedł, bo chcę cały ten teren tutaj zwiedzić na początek. Co tutaj mamy? Jakiś tutaj budynek. Aha, tutaj mamy jakieś zioła. Jest wejście do jakiejś jaskini jeszcze. Zaraz, jak ta mapa wygląda? No dobra, to jesteśmy tu. No dobrze, to może wejdziemy do tej jaskini, zobaczymy. Tu jest ktoś, łowca. Pierwsze ostrze kłów. Może da się z nim pogadać? Nie. Da się, ale nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Łowczyni kłów, tak? To jest znów jakiś klan. No dobra, damy radę tutaj wejść? Jak damy, to wchodzimy. A jak? No, ciekawe miejsce. Jak na razie mapa też będzie dosyć rozbudowana, widzę. Co to? Oswojony łowca kłów i tak dalej, jeleń. Okej. Okay. Kleista ciecz wydziela ostry, metaliczny zapach. No bo to krew, no kurka, znowu jakieś ofiary ktoś tu składa komuś. Ej. Straszna rzecz, ale tu jest ich dużo strasznie. Dobra, tutaj mamy dwóch
Inenszy nie ma prawa bronić tej tchórzliwej kocicy ukrywającej się w głębi, a więc znajdź ją i sam jej to powiedz. Okej, okay, rozeszli się. Rozeszli się w pokoju. Dobra, porozmawiamy z tym Aidenem, tak? Aiden. Mężczyzna rzuca ci wyzywające spojrzenie. Przybywasz odwiedzić wielkiego Oernosa. Estramor jest na polowaniu, ale wkrótce wróci. W przeciwieństwie do tej lwicy nie siedzi tu całymi dniami. Dlaczego Oernos nie może walczyć z lwicą? Odpowiada gniewnie, bo zaszyła się na tyłach paszczy, otoczona swoim stadem i chroniona przez naturalne niebezpieczeństwa czekające w tym miejscu. To nie jest właściwy sposób na to, by stanąć naprzeciw konkurenta. Musi stamtąd wyjść i stawić czoła Oernosowi, aby zachować swoją pozycję. Tak czy inaczej, czasy jej świetności minęły. Dziś zabicie tej starej bestii będzie aktem czystego miłosierdzia. Co tu robicie? Czekamy na wielką konfrontację, ale oczekiwanie się przedłuża. Nie do wytrzymania. Krzywi się i przejeżdża palcem po ostrzu topora. Ukrywanie się Sul na tyłach paszczy pozbawia Oernosa zwycięstwa, a nas wszystkich czempiona, na jakiego zasługujemy. Mogłabym się zająć Sul. Skrobię pokrytym odciskami kciukiem o ostrze topora. Z niechęcią łamię tradycję wielkiej rozgrywki, ale jeśli ona unika walki, to nie ma sensu już czekać. Zabij ją, będzie to dostateczny dowód na to, że nie była godną czempionką. Żegnaj. Okej. Okay. Czy to zrobimy? Nie wiem, okaże się. Przejdźmy tutaj, zobaczmy, co mamy. Larcha tu jest jakaś znowu. Porozmawiajmy z nią. Tutaj. Zobaczmy, co tu jest. Są jakiś nędzny łuk, to jakieś drzwi. Potrzebujesz właściwego klucza. Orlanka stoi po kostki w piasku i ostrzy grot włóczni. Jesteś pewnie tą nową Estramor od Bethul. Szczerze mówiąc, gdy usłyszałam, że wypuściła kolejną, niemal poszłam do przejścia sześciu powiedzieć jej co nieco. Mierzy w ciebie kamiennym grotem włóczni. Czy w ostatnim czasie przechodzili tędy inni cudzoziemcy? To Glamfelen. Przedstawiają się jako wyznawcy Rymgranda, ale można ich też nazwać zwykłymi szabrownikami i profanami. Taka jest prawda. Grot włóczni połyskuje, kiedy wskazuje nim w stronę wyjścia. Przepadli za drzwiami południowych mrozów i teraz nasze jezioro obraca się w lód, a zimno podkrada się coraz bliżej. Wygrzebuje gołą stopą dołek w piasku. Jednakże Bethul jest bojaźliwa i zdołała przekonać pozostałych Ananfatów, że musimy szanować tych cudzoziemców i ich tradycje, niezależnie od tego, jak niecne zamiary nimi kierują. Unosi głowę, niespiesznie oglądając się za siebie na wejście. Zgaduję, że nie zostawiłaś tak tej sprawy. Beth troszczy się o bliźniacze wiązy na swój sposób. Wygląda na to, że powinnaś ją sprawić w swoje ręce, tak? No to, łagodnymi słowami niewiele można zdziałać, a mimo to Estramor mają ich pełne usta. Wysłałam własną siostrę należącą do moich najlepszych zwiadowców, żeby wywęszyła zepsucie bladych elfów. Byłam przekonana, że Ananfaci nie będą mogli zignorować zbezczeszczenia południowych mrozów, które Alvach zobaczy na własne oczy, ale jak do tej pory nie powróciła. Spogląda w dal. Teraz na mnie spoczywa odpowiedzialność za jej los i nie mogę wysłać za nią kłów, nie sprzeciwiając się otwarcie woli Ananfatów. Co tu robisz? Swoimi towarami zaopatruję pobratońców z kłów, a swoimi dłońmi szkolę ich w zręcznej walce, myślistwie i tropieniu. Co cię tu sprowadza? Opowiedz mi o paszczy. To starożytne miejsce zamieszkiwane przez bestie pełne rozmaitych niebezpieczeństw. Jako wierni mądrego Ogara zbieramy się tu i szkolimy w roli łowców wojowników i obrońców świętych przybytków budowniczych. Chaos przenika paszczę teraz bardziej niż kiedykolwiek, a wszystko to przez impas pomiędzy bestiami. Kręci głową. Jednak Destrn odmawia interwencji i wielu korci, aby rozwiązać tę sprawę poprzez rozerw krwi. Masz jakieś towary na sprzedaż? Tylko najlepsze. No, my też coś mamy na sprzedaż, ale tutaj mamy jakieś rzeczy.
Celność minus oczy. Ma trafienia. Zmniejsza celność, ale krytyki na trafienia. To jest tarcza. Duża tarcza. Może się przydać. Czyściec. Coś to za obrażenie plus 20, celność plus 8. Da się to jeszcze zakląć? Da się, jak widać. Ale może zakląłbym co innego? Dobra. Na razie sprzedajmy stąd rzeczy. No to, co jest wartość? Wola plus 9. Takie se, powiedzmy. Atletyka plus 3. A, to się nie za bardzo przyda. Ta prymka. To jedzenie to tak se. Co to jest? Butelka barwy wojennej. Plus 15. Celność obrażenia plus 10. No, to są dobre rzeczy, tylko trzeba by to pić może, co? A ja to nie piję tego i... Okej. Okay. Trochę kasy dostaliśmy. Dodano misję lodowe więzienie. Wejść do południowych... No tak. Tylko byłem tam, tylko że problem w tym, że no nie mogę tego. Potrzebuję tu klucza. Dobrze, ale miałem tutaj sprawdzić. Tą broń można jeszcze zakląć. Zobaczmy na ile. Nie, to już jest na maksa. Koło można by coś jeszcze tutaj zakląć. O proszę. Mamy przeciw duchom. Ta broń ma celność obrażenia. Celność obrażenia. No dobra, można by to zrobić coś przeciw komuś, nie? Bestie, duchy, dzicy, nośniki dusz pierwotne, człekokształtne. Może damy człekokształtne. Okej. Wow. Dobrze, może się przydać. Tu też coś możemy zrobić. Mrożące uderzenie. Żrące uderzenie, dobra. Zróbmy żrące uderzenie. Tak, 6 pocisków, obrażenie od kwasu 25, bardzo dobrze. Co jeszcze to możemy zrobić? Kuszę, da się zakląć jeszcze mocniej? Nie, tej kuszy już się nie da mocniej zakląć. Ta kusza, czy ją się uda mocniej zakląć? Chyba mam czym, znakomita jakość. Dobra. Bierzemy. A tu jest ta lanca cała. No tutaj ma już wszystkie przypisane atrybuty. Dobrze. Tu coś można zakląć jego. Znakomita jakość, chociaż na to to mi chyba trochę szkoda, bo i tak tym nic nie robi. Może to bym zaklął mu. O ile się jeszcze da. No jak widać już nie. Dobra, i teraz tak, ktoś tarczę nosi? Chyba nikt. Chyba nikt ten nosi tarczę. Odbicie 8. Zaraz sprawdzimy. Da się jeszcze to zakląć jakoś? No nie mamy czym. Porównaj. Celność. Trochę spadnie mu celność. Odbicie tarczą plus 8. No ale i tak jest to trochę lepsze. To mu damy. Uch, jak fajnie wygląda. A to schowamy. I tu jest jeszcze... Ta ma te bronie, porównaj. Nie z tą bronią.
pustyni. Obrażenia, tak, plus TK, bestie plus 5, stanowczość. A to jest czyściec, tak? To mamy od kwasu. Zobaczmy, czy co to jeszcze można. Możemy. Mrożące uderzenie. Do tego dodajmy. ...25 obrażeń od zimna, a tu od kwasu. Celność przeciwko bestie, przeciwko bestiom plus 8. Draśnięcia na trafienie, a tu odzyskane jako wytrzymałość. O! To jest coś. Dobra, bierzemy to. A z tym? Może zamiast tego, chociaż to też jest niezłe. To też jest niezłe. Dwoma takimi, jakby sobie pomachała. Zobaczmy ten kiszczyn jeszcze się. Duchy. Przeciwko duchom, tu przeciwko... tu nie ma nic przeciwko, ale mam obrażenia od zimna. To jakby to wychodzi, to było trochę lepsze. Dobra, weźmiemy tak. Tak ją wyposażymy. To dałoby radę jeszcze zakląć, sprawdzimy. Nie. Tu. ...13 do 19, to też tak samo. Final krytyki, a tutaj... ...przeciwko duchom, a to... ...też ma przeciwko duchom. I tu jeszcze do obrażeń. No, ja widzę, że to jest podobnej klasy, ale chyba ten kiszczyn będzie... ...będzie lepszy. Dobra. Yeah. Dobra. Coś tutaj się będzie działo. Zobaczmy tutaj. Kamienie na krawędzi przepaści są śliskie od wilgoci. Ok, idziemy dalej. Strasznie dużo tutaj jest tych ludzi. Tych wojowników. Łowczyni. Jeden, napis jeden na drugim. Po prostu nic nie widać. Dobra, nie włączam tego, a o, coś tu można wziąć. Księga łowów. Może już ją znam, może nie wiem. To jest ten des coś tam. W kilku miejscach po glamfatańskiej stronie rzeki Baeli wnamalowano na skórze mapę, wbito kościane szpile. Zobaczmy. Niewiele tego. Aha, miałem te wziąć przecież. Zaraz, gdzie to one były? To. Dobra, akurat jest tego tyle, ile trzeba. Każdemu po jednym. To schowam, to jest. Byśmy dali. Celność i obrażenia zwiększa, więc warto. Tak tego pewnie nie użyję. Czego 5? Nie da się tego rozdzielić? Nie wiem. Znów schowałem do tego niechcący. Tak. No chciałbym je rozłożyć, nie wiem jak to się to rozkłada, żeby było. Dobra,
Dobra, niech będzie, na razie nie będziemy tam. I'll have this open in no time. Otworzy. As promised. O jak. Ale pogadajmy najpierw z tym gościem. Karen. Żelasty elf przechadza się nerwowo po pieczarze. Jego twarz poryta jest zmarszczkami zmartwienia, a dłonią stuka nerwowo o biodro. Spogląda na ciebie i wzdycha. Kareth, to nie miejsce dla dozwiedzania nawet dla ciebie. Bestie z paszczy Galawajna są niebezpieczne. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Co jest nie tak z bestiami? Zatrzymuje się, patrzy w oczy. Nie chcą ze sobą walczyć. Co w tym złego? To sprzeczne z zasadami Galawajna i paszcz. Paszcza zawsze była domem tylko dla jednego wielkiego drapieżcy. Co jakiś czas pojawiał się pretendent do tytułu i następowała walka o terytorium. Jednak Sul nie wystawia nosa z legowiska, a Oernos nie chce się tam udać, by stawić jej czoła. Teraz dwoje potężnych drapieżców oraz ich pobratymcy polują na tę samą zwierzynę. To przerzedza stada, a także wyczerpuje cierpliwość miejscowych. Znów zaczyna krążyć. I to wyczekiwanie. To nie jest celowe. Uważne oczekiwanie łowcy przyczajonego w zasadce. To stagnacja, marazm, nadzieja na to, że coś się stanie. Zaciska dłonie w pięści. Jednak jestem bezsilny. Jeśli spróbuję wywabić lwicę z jej legowiska, połowa kłów zaprotestuje, oskarżając mnie o stronniczość. Chcę się czegoś dowiedzieć o tych drapieżnikach. Sul to najbardziej przebiegła łowczyni w historii, ale mówi się, że straciła dawną formę. Z kolei Oernos nigdy nie był potężniejszy. Wielu spośród nas twierdzi, że byłby prawowitym następcą. Mężczyzna bezustannie stuka palcami o udo. Krew zbiera, niedługo się przeleje, jeśli jej nie upuścić. Sprzyjałbyś Sul czy Oernosowi? Marszczy brwi. Dostrzegam obie strony. Spryt Sul jest niedościgniony, ale Oernos jest silniejszy. Oboje uosabiają cechy cenione przez Galawajna. Galawajn zesłał na mnie wizję dotyczącą tych bestii. Jego zmęczone oczy stają się niespokojne. Sam mądry ogar uważnie ci się przygląda. Jeśli naprawdę masz błogosławieństwo Galawajna, nie będę stał ci na drodze. Jeśli zaś nie masz, uśmiecha się szeroko, to przypuszczam, że bestie szybko się z tobą rozprawią. Wręcza ci ciężki, żelazny klucz. Zazwyczaj nie pozwalamy obcym zapuszczać się do wnętrza paszczy. Wiedz, że robisz to na własne ryzyko. Lwy Sul najprawdopodobniej zaatakują każdego intruza w polu widzenia. Być może uda ci się namówić lwicę do walki z niedźwiedziem. Zrób co w twojej mocy, by przełamać ten impas. Porozmawiajmy o czymś innym. To jest paszcza Galawajna? Tak, legowisko świętych bestii pana łowów. Według historycznych podań największy drapieżca Eir Ganfat obrał sobie tyły paszczy za swoje leże. Ostatnio jednak kontrowersyjne stało się to, kto powinien zajmować to miejsce. Rzuca szybkie spojrzenie w głąb pieczary i prowadzi to do niezgody pomiędzy naszymi łowcami. Coś jeszcze? Wolę działać niż mówić, ale odpowiem na twoje pytania najlepiej jak potrafię. Opowiedz mi o sobie. Jestem przywódcą kłów. Jesteśmy zgromadzeniem łowców i wojowników oddanych Galawajnowi. Pilnujemy, by dzieła budowniczych pozostały nieskalane. Nie jesteśmy właściwie plemieniem, ale spotykamy się i wykłócamy jak plemię. Nasi członkowie wywodzą się ze wszystkich plemion. Jednak większość pochodzi z trójszablastego Stalgera. Żurawia i strażników kamienia, rzecz jasna. Gdzie znajdę Sul? Jest w głębi paszczy, wskazuje na dwa korytarze po obu stronach. Możesz wybrać dowolną drogę, lecz miej się na baczności. Paszcza to niebezpieczne miejsce, a stado Sul i jej popleczniczy są w ciągu jej gotowości. Gdzie znajdą Oernosa? Dobre pytanie. Niedźwiedź wyruszył na polowanie, ale wkrótce powróci. Nigdy nie odchodzi na długo. Żegnaj. Znajdź starą lwicę. Czyli chyba mogę tu iść. W razie czego zapiszę. Żeby nie było niespodzianki przykrej. Okej, to idziemy. Idziemy oczywiście w skryciu. O, już mamy tutaj kogoś. Ale kto? Kogo? Ten nie. Tu. Mhm.
Aha, nie dało się uniknąć walki, tak? Członek klanu lwa. Tak, zapomniałem, że nie wszyscy mają ustawione bronie miotające. Lepiej późno niż wcale. Mleficie? O, jakiś magik. Dobra, tam się leją między sobą, to teraz bio. Dobra. Dobra. Jeszcze lwiątko zostało, tak? Jedno. No cóż. Ja tam z nimi walczyć nie chciałem. O, coś Alot ma do powiedzenia. Jeśli Delemgany mają rację, jesteśmy skazani na nasze przebudzenie. Nie na takie wieści liczyłem. Oznacza to po prostu, że trzeba się skupić na odnalezieniu Thalosa. Wzrusz ramionami. Też mnie to martwi. Martwię się o ciebie, jak sobie z tym radzisz. To niesprawiedliwe. Musimy się męczyć ze wspomnieniami i osobowościami sprzed stuleci. Przynajmniej jedno z was usłyszało dobre nowiny, prawda, Iselmero? Może to głupoty, Godosz. To znaczy, żem utknęła we łbie tego tu, póki go ktoś nie zaciuka. Ale odpocząsa go. Proszę cię, nie rób tego. Wystarczy mi świadomość, że naprawdę jestem na nią skazany. Znaś przebudzenia dziesiątki lat temu. Naprawdę sądziłeś, że coś się zmieni? Nie jest taka zła. Nie wyobrażam sobie mieć kogoś takiego w głowie. Ale musisz to zaakceptować. Chcesz powiedzieć, że ona jest skazana na ciebie? Dobra, może to. Chyba nie, ale nadzieja matką głupi. Wzdycha. Dobra strona jest taka, że mam mnóstwo czasu, żeby nauczyć się, jak sobie z nią poradzić. Ale musisz podjąć decyzję. Jak uważasz? Całe życie tylko wykonywałeś rozkazy. Jeśli nie zdołasz jej sobie podporządkować, to już zawsze tak będzie. Chcesz czy nie, ona jest częścią ciebie i może być źródłem siły, jeśli nauczysz się z nią współpracować. Może to. Przez kilka sekund milczy, w końcu potakuje. Dziwne. Jestem z nią większość mojego żywota i zawsze uważałem ją za przeciwnika. Powinienem był się domyślić tego dnia, kiedy przeciwstawiła się mojemu ojcu, ale czasami z bliska trudno jest dotrzeć pewne rzeczy. Uśmiecha się. Zakończenie walki z nią przyniesie mi ulgę. Nawet kiedy to mówi, widać w nim wewnętrzny konflikt. Mięśnie jego twarzy spinają się, a skóra mu drży. Oczy wywracają mu się do tyłu, odsłaniając białka. Na czole pojawiają się błękitne krople potu. Po kilku sekundach wzdycha i spogląda na ciebie. To było łatwiejsze, niż się spodziewałem. Wydaje mi się, że w głębi serca miałem nadzieję znaleźć jakieś rozwiązanie. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze sądziłem, że matka wróci z jakimś tajemniczym lekarstwem, albo że mój ojciec, nieświadom niczego, zdoła ją jakoś odesłać, tak jak ją sprowadził. Nie mogę udawać. Przez lata mojego szkolenia miałem nadzieję, że któryś z instruktorów będzie miał w grimoire jakieś rozwiązanie. Kiedy dołączyłem do Bractwa Owionego Klucza, wierzyłem i miałem nadzieję, że będąc wiernym sługą, zyskam przychylność kogoś w Bractwie. Kto zdoła mi pomóc? Nawet kiedy poznałem ciebie i zdałem sobie sprawę z twoich niezwykłych zdolności, miałem nadzieję, że zdołasz dosięgnąć mojej duszy tak, jak sięgasz innych. Szukałem kogoś, kto rozwiąże mój problem, ale teraz rozumiem, że sam muszę się z nim zmierzyć. Tak właśnie ma być. Szukasz odpowiedzi gdzieś indziej, a znajdujesz je w sobie. Wiele osób potrzebuje takich wskazówek. Ty nie. Byłam z tobą przez całą drogę i nadal jestem. Nie byłeś sam. Razem przeszliśmy paprotny brzeg. Pamiętasz? Dobra. Pamiętam doskonale. Znakomicie kierujesz naszą wyprawą. A ja wiele się od ciebie nauczyłem. Nie zapomnę tego. Na jego obliczu pojawia się czujny, zamyślony wyraz. Tu dochodzimy do kolejnego pytania odnośnie słów Delemgan, że bogowie nie są prawdziwi. Mówi to cicho, jakby obawiając się, że ktoś podsłucha. Nie wiem, co miały na myśli. Powiedziały, żebyśmy modlili się do bogów, więc to niezupełnie prawda. Podejrzewam, że w końcu odkryjemy, co to oznacza. Nie mów mi, że znowu masz jakiś powód na rzekę. Może trzeci. Tak, pewnie masz rację. Niemniej martwię się, co by to dla nas oznaczało, gdyby się jakoś potwierdziło.
jeśli rzeczywiście nie istnieje siła, która prowadzi nas w tym życiu ku następnemu. Nie myśl więc o tym, na pewno dalibyśmy sobie radę sami. Miejmy nadzieję, że tak nie jest. Oznaczałoby to, że Ismaila to po prostu szczęśliwy wypadek, za który nie możesz nikogo winić. Może to. Uśmiecha się. Tak, to by odebrało życiu całą przyjemność. Póki stoimy, porozmawiajmy o czymś innym. Dobra. Alot spogląda na ciebie. Czym mogę ci sobie? A więc pogodziłeś się z Selmerą. Jakie to uczucie? Odprężające, bardziej niż się spodziewałem. Jest bardzo zadziorna, więc oczekiwałem, że wpuszczenie jej będzie jak zerwanie tamy. Ale teraz, kiedy z nią nie walczę, ona chyba nie walczy ze mną. Wzdycha. I miałeś rację. Okazuje się, że mogę się wiele od niej nauczyć. Dobra, to wszystko. Coś żeśmy to się dowiedzieli. Pozbierajmy rzeczy. Okej. Gdzieś teraz, góra, dół, lewo, prawo. No dobra, może pójdziemy tu. To są... Co to jest? Nic tutaj nie ma. A, schody są. No, piętro wyżej. No to na razie tutaj sobie... Co, nic tu nie ma? Tutaj sobie przejdziemy ten poziom. Może włączymy przeszukiwanie, bo może coś tu być. O, proszę. I dobrze, że włączyłem przeszukiwanie w samą porę. Okazuje się, że są to pułapki. Ok. Lux. Dobra. Jakiś grzyb na ścianie. Tu kolejny. Tu jest jakaś... O, i proszę. No, mówiłem, że coś tutaj będzie. No trzeba jednak... O, jakiś kryształ. Ukończono budowę żywy labirynt. To jaką budowę możemy teraz zacząć? Księżnica. Lochy. Ulepszenie lochów. O, jest jeszcze parę rzeczy do zbudowania. Ogród botaniczny. Losowa roślina. Dobra, robimy. Dobra, idźmy powoli. Oj, proszę. No bo tutaj coś jest. Ruiny dawno zapadniętego mostu prowadzą nad głęboką przepaścią. W oddali drugi kraniec budowli znika we mgle spowijającej przeciwny brzeg przepaści, chwiejąc się ponad stromym spadkiem. Zbadaj teren. Spękane kamienie tworzące most, niszczące przez wieki, walają się porozrzucane wzdłuż krawędzi przepaści. Z dołu unosi się lekka mgiełka. Kamienie obrośnięte są śliskim, zielonym mchem, co uniemożliwia bezpieczny uchwyt. Jednak drewniane belki umieszczone między kamieniami wydają się dość stabilne, by wytrzymać twój ciężar. Ruiny dawno zapadniętego mostu prowadzą nad głęboką przepaścią. Wydaje... Aha, dobra. Odejdź. A, bo tu jest to miejsce, dobra. Przecież byliśmy. Dobra, rozbrójmy tą pułapkę. Okej. Okay. Idźmy w ukryciu, bo jednak mogą być tu jeszcze jakieś pułapki. Gra zatrzymana. Lew gdzieś tutaj jakiś się pojawił, ale nie widzę go jeszcze. A tu jest. No to jak celanie, to... Okej, coś tutaj leci. Wiem co, głazy. Tak, jak myślałem. Załatwmy to. O, widzisz jak się przerodził do jakiegoś... Dobra. Kanie się trochę dostało. O, i pułapka. Dobrze, muszę... Znowu sobie zapomniałem, że jednak dać ukrycie, bo... Dobra,
Idźmy w tą stronę. Oj, proszę. A to sporo pułapek widzę jest. Będziemy je rozbrajać. Dobra. Tu jest jakieś coś. A, i tu jest wyjście z sytuacji. Dobrze. Wszystko jedno, którędy. Idziemy dalej. Ok. Stać. O, nie da się. O kurczę, jakaś pułapka. Dobra, to wchodzimy. Przeżyją. Przeżyją. Ta pułapka będzie rozbrojona. Dobra, włączmy. Not a problem. Przeszukiwanie. No i proszę, ale jest tu pułapek, ja cię. Dobra. O. Kurczę, no nie mogę. Dobra, to przejdę to dookoła. Nie będziemy tutaj ryzykować. Jeśli nie musimy. O, proszę. Co tu, jakąś mamy dziurę? Dobra, może damy temu. To jest dobra rzecz, to właśnie. Okej, okay. To jakaś jest, nie wiem, krater czy coś? Ale nie mogę tego odczytać. No, przejdźmy tutaj. Aha, tu może być. Może zapiszę, bo to przeważnie jak jest taki teren, to może być jakaś walka. O, jest ta chyba. Lwica, tak? Inensi. Gdy zmierzasz do legowiska, zostajesz zatrzymana przez elfkę. Za nią znajduje się największa lwica, jaką kiedykolwiek widziałaś. Smukła bestia z kłami niczym rzeźnicze noże. Kobieta staje ci na drodze, sprawiając wrażenie nieskrępowanej bliskości potwora. Jesteś w królestwie Sul, przybyszko. Nie opuści go dla Aernosa ani żadnego innego konkurenta. Dlaczego Sul odmawia stawienia czoła Aernosowi? Aernos może się tu pojawić, by stawić jej czoła, jak czyniło wielu przed nim. Tego, czego chcą zwolennicy niedźwiedzia, to aby Sul opuściła swoje legowisko i walczyła na otwartej przestrzeni, gdzie niedźwiedź miałby nad nią przewagę. Ale dlaczego miałaby to zrobić? Jeśli Sul ma tu przewagę, to jest to przewagą, którą sobie wypracowała. Czy ktokolwiek oczekiwałby od niedźwiedzia, by spiłował sobie pazury, aby wyrównać szanse przeciwnika? Pan Łowów ofiarował każdemu jakąś formę przewagi. Nie mamy prawa orzekać, że jedna jest bardziej wartościowa niż druga. Lwica wydaje przeciągłe ryki i Rensy się uśmiecha. Poza tym Sul ostatnio wydała młode. Są teraz małe, ale gdy dorosną, będą potężniejsze niż Sul czy Aernos. Jeśli jednak Sul zginie w walce, wtedy niedźwiedź porwie jej młode na strzępy. Takie są prawa natury. Jej dziedzictwo jest zbyt cenne, by miało w ten sposób zniknąć. Jeśli naprawdę zależy nam na tym, aby w paszczy królowa najpotężniejsza, królowana i potężniejsza bestia, musimy zadbać o to, by młode miały szansę dorosnąć. Co tu robisz, Sul? Spogląda na lwicę z mieszaniną czułości i podziwu. Bronię prawowitej czempionki paszczy Galawajna. Zwolennicy Aernosa woleliby zastąpić ją niedźwiedziem, który nie ma dość siły, by samemu przybyć i zająć to terytorium. Zajmę się Aernosem. Dobrze, ten niedźwiedź nie jest nawet w przybliżeniu tak silny, jak to się wydaje Eindenowi i jego zwolennikom. Gdyby ktoś pokazał, z jaką łatwością można go zgładzić, wyleczyłoby to ich wszystkich ze złudzeń na jego temat. Okej, okay, rozwiąż impas między Sul a Nosą w paszcze. Okej, okay. O, jest niedźwiedź. Dobrze.
oczywiście nie pozwolę na to, żeby młode lwicy zginęły, bo ktoś ma jakieś dziwne pomysły. Dobrze, w takim układzie zakończę na tym tą rozgrywkę, więc do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam i z Bogiem.